Homerowie, prezesie gminny, kolego radny, koleżanki, koledzy, szanowni państwo, przede wszystkim to jest radość dzisiaj przebywać z wami w Sokopie, w miejscowości, która ma swoją piękną historię. Historię nie tylko funkcjonowania jako społeczności, ale przede wszystkim jest tą kolebką ruchu ludowego w Padwi, w powiecie mieleckim. To jest 114 lat, więc nie wiem, która z naszych organizacji kół może pochwalić się równie tak piękną historią. To się czuje, to się tutaj czuje. Czuje się rodzinę, wspólnotę, o czym mówił prezes honorowy. Oczywiście dziękuję jeszcze raz za tą działalność i to, że otrzymujesz dzisiaj najwyższe oznaczenia. To jest oczywiście być może na pewno spóźniona kwestia, bo te oznaczenia powinieneś otrzymać dużo wcześniej, ale są dzisiaj w pięknej poprawie, przy życzliwości, otwartości i no, takiej naprawdę ciepłej atmosferze, która towarzyszy temu wydarzeniu. Ja serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy dzisiaj otrzymali te oznaczenia. To nie jest tak, że otrzymuje się coś za nic. To jest ciężka praca. To jest ocena najwyższych władz. Oczywiście wniosku, które składają niższe szczeble, ale on jest analizowany wnikliwie przed podjęciem decyzji o nadaniu określonego odznaczenia. W związku z tym bardzo, ale to bardzo serdecznie wam dzisiaj, koleżanki i koledzy, gratuluję. Gratuluję tych oznaczeń, które odebraliście tydzień temu i tych, które odebraliście dzisiaj. To jest efekt ciężkiej waszej pracy. Chylimy czoła przed tym i życzymy wam, abyście nie posiedli na laurach, ale znając te osoby, które otrzymały te oznaczenia, to są tytany pracy. A więc nie ma takiego zagrożenia, tylko będą jeszcze mocniej i lepiej pracować na rzecz naszej organizacji, na rzecz ruchu ludowego, ruchu, który wyrósł właśnie z poczucia krzywdy przez te 119 lat, a tu w Przykopie, na ziemi mieleckiej, 114 lat działalności przy właśnie ludziach, którzy byli odrzuceni, którym było ciężko. Polskie Stronnictwo Ludowe stało przy tych osobach, przy tych ludziach i przy tych środowiskach. I o tym nam zapomnieć nie wolno, choć dzisiaj próbuje się nas rzucić na margines, powiedzieć, że nie jesteśmy partią, która ma legitymację i mandat do tego, aby wypowiadać się w imieniu ludzi mieszkających na wsi, w małych miasteczkach czy Polaków. Tak nie jest, bo dorobek 119 lat, a tu 114, zaświadcza zupełnie o czymś innym. Dzisiaj to był w kościele, a myślę, że każdy z nas był, bo Polskie Stronnictwo Ludowe jest wierne naszej religii chrześcijańskiej, jest wierne Bogu. To nie inne formacje polityczne, które sobie uzurpują jakby monopol na te wszystkie wartości, ale to jest hipokryzja, bo w rzeczywistości nie są to ci ludzie i te formacje, które tym wartościom hołdują w sposób rzeczywisty w praktyce. Dzisiaj w czytaniu była mowa o soli. Co się stanie, kiedy sól utraci swój smak? Nie będzie czym jej posolić. Patrząc na was, na ludzi, którzy reprezentują tu różne profesje, bo są rolnikami, są urzędnikami, są przedsiębiorcami, są działaczami w organizacjach pozarządowych. To są ludzie, którzy nadają tej ziemi smak. To jest ta sól tej ziemi. Co by się stało, gdyby nas wyłączono? Gdzieś postawiono z boku. Jak by wyglądała nasza rzeczywistość przykopska, paderska, mielecka, podkarpacka i polska? Trudno sobie wyobrazić. Proszę popatrzeć, co się dzieje w ostatnim czasie. Niektórzy jadą nawet do na grób Wincentego Witosa, tam oddają mu hołd, a za chwilę uderzają w Polskie Stronnictwo Ludowe. To hipokryzja czysta. Musimy umieć dzisiaj analizować tę sytuację. Wyciągać, moi drodzy, odpowiednie wnioski i nie dać zepnąć się na margines. Nie możemy, bo za nami stoi 119 lat,
ciężkiej, odpowiedzialnej pracy na rzecz kształtowania naszych małych i dużej ojczyzny. I o tym, moi drodzy, nie zapominajcie, choć nie jest łatwo. Bo dzisiaj Polskie Stronnictwo jest ze wszech stron atakowane za to, że jest wierne Bogu, że jest wierne swoim ideałom, że jest wśród ludzi. Oczywiście w tej koalicji, w której jesteśmy, jest trudno. Trudno realizować wszystkie założenia programu, bo w koalicji trzeba iść na kompromis, często bardzo, ale to bardzo bolesne. Trudno dzisiaj to tłumaczyć Polakom. Nie wszyscy w sposób odpowiedni odczytują nasze możliwości w tej koalicji. Ale my patrzmy, moi drodzy, na to, co sami możemy dać, kim my jesteśmy i w jaki sposób możemy zaświadczać, dawać świadectwo tego, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest potrzebne, że każdy z was tu siedzący na tej sali każdego dnia podejmuje wyzwanie, ciężką pracę i robimy. Pracujemy ciężko każdego dnia po to, aby tą naszą rzeczywistość poprawiać. I miejmy tą świadomość, miejmy tą świadomość. Moi drodzy, przed nami jest ciężki rok, bardzo ciężki rok. Rok obfitujący w wybory. Wybory najpierw do Europarlamentu, ważne wybory, bo też dobrze było, Polskie Stronnictwo Ludowe miało swoje przedstawicielstwo w Unii Europejskiej i tam starało się dbać o interes Polaków. Ale zbliżają się wybory samorządowe, moi drodzy. Bardzo ważne. Myślę, że przed wyborami do Sejmu Krajowego najważniejsze. Bo to wy będziecie brać sprawy w swoje ręce, sprawy te najbliższe ludziom. Będziecie rozwiązać problemy, które do tej pory się nie udało rozwiązać i trzeba to zrobić skutecznie. Wymienimy tu samorządowców, sołtysów. A więc wy macie już doświadczenie, moi drodzy. Powinniście dzisiaj z otwartą przyłbicą pokazywać te doświadczenia i to, że potraficie kolejne wyzwania przyjąć i je optymalnie rozwiązać. I myślę, że jesteśmy, moi drodzy, w stanie to uczynić. Ale nie bójmy się.